Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Na kompleksie sportowym w Kruszkowach powstał budynek, który ma spełniać funkcję szatni, a także pomieszczeń gospodarczych. Inwestycja jest wyczekiwana, jednak użytkownicy tych obiektów zgłosili nam niedociągnięcia, które powstały chyba już na etapie projektowym. Chodzi na przykład o wejście i podjazd dla osób niepełnosprawnych, który jest usytuowany w odwrotną stronę niż boisko. W środku ścianki działowe powstały z regipsu, a w oknach brakuje zabezpieczeń przed uderzeniami piłką z pobliskiego boiska. Swojego rodzaju kuriozum jest brak podjazdu do pomieszczeń na sprzęt, na przykład do koszenia trawy, a przede wszystkim możliwości spuszczenia wody na zimę, co sprawi, że koszty utrzymania ogrzewania wzrosną. Warto wspomnieć, że zamontowane zostaną grzejniki elektryczne. Ściany z regipsu się po prostu buduje, nie wiem. No tak, no w szatniach to wystarczy jedno kopnięcie gdzieś przypadkowe piłką i to jest... No ale przepraszam panie redaktorze, piłką nie kopiemy w szatni. Szatnia oczywiście jest do tego, żeby się przebrać, wyjść na boisko. Ten budynek, o którym pan mówi, jest to bardzo podobny budynek, taki jak stoi na Baranowskim Orliku. I myślę, że tamten budynek w jakiś sposób się sprawdził. O tamtym budynku słyszeliśmy same dobre głosy. Takie porównania nie dziwią, bo akurat obecny wiceburmistrz Kępna pracował dla tamtejszego urzędu w dziale inwestycji. Być może nie wszystko do końca jeszcze jest tutaj ostatecznie dograne. Jesteśmy jeszcze przed odbiorami. Zawsze jakieś błędy mogą się zdarzyć, ale uważam, że te błędy, nawet jeżeli są, to są na tyle nieduże, że będziemy w stanie je, jeżeli się pojawiły, poprawić. Uważam, że to jest dobra inwestycja, dobry budynek. Wszystkie założenia, które na etapie projektowym miał spełniać, to będzie spełniał. Są tam szatnie dla dwóch drużyn, jest pomieszczenie dla koordynatora, który będzie się tym obiektem zajmował. Jest miejsce na magazyn sprzętu, co jest też, przynajmniej moim zdaniem, fajne, to w momencie, kiedy budynek jest zamknięty, są oddzielne toalety dla tych, którzy, nawet jeżeli odbywa się mecz, przyjdą kibice, nie wiem, to będą mogli skorzystać z toalety, tego tam brakowało. Budynkiem, jak i całą infrastrukturą w Krążkowach zarządzać wkrótce będzie spółka Projekt Kępno.